Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galek i zapraszam do drugiej części w grze Syberia World Before. Kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy się zatrzymali w pierwszym odcinku. Więc zerknijmy jeszcze raz celem przypomnienia, co mamy zrobić. Mamy odpisać na list Herr Gustawa. Oraz przeczytać opcjonalnie przeczytać dokumenty w sklepie. To jest chyba jako opcjonalnie. No dobrze. Więc zobaczmy, co tu jest. Herr Gustawie, mój przyszły pracodawco. Dzięki tej letniej pracy będę mogła pomóc tacie opłacić kolejny rok studiów na Akademii Muzycznej. Tylko tyle? Tyle tekstu i tylko raptem jedno zdanie? A nie, jednak nie. Z przyjemnością informuję, że pozytywnie rozpatrzyłem pani podanie o pracę sezonową w schronisku, którym kieruję. Pani zatrudnienie rozpocznie się w poniedziałek 5 lipca i zakończy 31 sierpnia. Spodziewamy się, że będzie to pracowity okres. Po naszym schronisku gościć będzie grupa naukowców, którzy przyjadą ćwiczyć w górach przed wyruszeniem na wyprawę na wschód. Pani codzienne obowiązki będą polegały głównie na obsłudze w porze posiłków i pracach porządkowych na terenie schroniska. Z pani życiorysu dowiedziałem się, że jest pani studentką Akademii Muzycznej, zatem poproszę panią też o występy fortepianowe w niektóre wieczory. Chciałbym również poinformować, że oprócz wynagrodzenia otrzyma pani posiłki, zakwaterowanie i możliwość prania odzieży przez cały czas zatrudnienia. W oczekiwaniu na pani przyjazd życzę udanego zakończenia roku szkolnego. Gustav Renner, kierownik schroniska Silberspiegel. Dobrze. Czyli to, żeśmy przeczytali, tu jeszcze dyplom, zobaczymy. Dyplom, który Frau Beckmann wręczyła mi po moim koncercie na placu muzycznym. Na szczęście nie wspomniała, że niemal się spóźniłam. Niniejszym zaświadcza się, że Donna Ross ukończyła trzeci rok edukacji muzycznej w klasie pianina. Rektor Karina Beckmann, nauczyciel prowadzący Edmund Kruger. No dobrze, okej. Co tu jeszcze mamy coś? No nie, więcej tu nic nie mamy. Tu spójrzmy sobie, jakiś obraz wisi. Różne ramy do obrazów. Aha, czyli więcej tu się zobaczyć nie możemy. No i też przerwa z tej sekwencji też nie idzie. Jeżeli się już rozpocznie, widzę sekwencję, to ona leci do końca. Przerwanie jej jest niemożliwe. No cóż. Tu coś mamy jeszcze. Nie wiem, co to za obraz. Bliżej mi nieznane. Coś tu jeszcze mamy. Tutaj nie wiem, czy to już nie było. To właśnie tak, to jest to, co żeśmy patrzyli. To nie. Czy tu, tutaj mamy jeszcze coś, dobrze. No. List od Herzimer z Zimmera. Mój drogi Antoni, otrzymałem obraz, zważywszy na ich jakość, mogę ci tylko pogratulować ich zakupu po tak okazyjnej cenie. Jestem przekonany, że z pewnością znajdę kupca wśród mojej amerykańskiej klienteli i już wkrótce nasza mała inwestycja zwróci się. Osobiście ze swojej strony pragnę podziękować tobie oraz twojej wspaniałej Lenie za wiadomość wsparcia dołączoną do przesyłki. Lekarze są optymistycznie nastawieni odnośnie powrotu Miriam do zdrowia. Uważają, że tego lata powinna stanąć na nogi. Z każdym dniem jest coraz bardziej
Jestem coraz bardziej zdumiony, że tak silna kobieta uczyniła mi zaszczyt poślubienia mnie. Jednak nie będę przed tobą ukrywać, że obydwoje jesteśmy strasznie przygnębieni. Pomimo historii medycznej, Miriam, ten szarlatan położnik, pozostawił nam poważne nadzieje, że jej nieoczekiwana ciąża zakończy się pomyślnie. Mimo iż podjęcie tej ostatecznej decyzji było dla nas naprawdę trudne, postanowiliśmy nie ryzykować dalszego rozczarowania w przyszłości. Chodzi o zdrowie fizyczne Miriam i trzeba przyznać, zdrowie moralne nas obojga. Teraz pozostaje nam tylko nauczyć się żyć z myślą, że starzejemy się sami. Miriam, ja bez dzieci. W takich okolicznościach, drogi przyjacielu, zrozumiesz, że każdego dnia danego nam od Boga zastanawiamy się nad celowością pozostawania tutaj w Osterhalu, podczas gdy stukot butów brązowego cienia roznosi się coraz głośniej na naszych ulicach. Miriam i ja zapewne bylibyśmy bardziej bezpieczni po drugiej stronie Atlantyku, gdzie, jak wiesz, mam zawiązane silne relacje zawodowe i kilku dobrze usytuowanych przyjaciół w środowisku artystycznym Nowego Jorku. W każdym razie wiedz, że wsparcie twoje i Leny trafiło prosto do naszych serc. Ten kolejny dowód niezachwianej lojalności, jaka łączy nasze dwie rodziny, jest jedynym promykiem słońca w tym szczególnie mrocznym okresie naszego związku. Dziękuję wam obojgu jeszcze raz za ten odnowiony wyraz naszej szczerej przyjaźni. Szczerze oddany, Adam. Czy coś tu jeszcze możemy zrobić? No chyba nie. Tylko zamknąć to pudełko. Ale nie ma chyba to większego znaczenia dla gry. A ja bym jeszcze tutaj zajrzał właśnie. O. Stary ołówek. Możemy go obrócić w jedną i w drugą stronę. Może mogłabym napisać nim list do Herr Gustawa. Ołówkiem? No nie wiem, czy pasuje. Może mogłabym napisać nim list do Herr Gustawa. No nie, ja bym wolał, żebyś to napisała lepiej jakimś piórem, nie wiem, długopisem. No dobrze, zobaczmy, co tu dalej jest. Tu dalej nic nie ma, ale tu może możemy... Nie, tego nie otworzyć się nie da. To możemy otworzyć. Coś tu nam zawadza. Tego nie możemy? Zacięła się. Papa powinien tu posprzątać. No na pewno. To na pewno. No i tu więcej. Powinnam je schować, zanim je zgubię. Jestem pewna, że i tak znam ten utwór na pamięć. Hymn von Wagen. Czy ja to mogę obrócić? Natomiast to jest jako całość, jako wszystkie kartki spięte razem. Nie mam możliwości... Hymn Wagen, mój ulubiony koncert. No tak, nie ma możliwości, żeby cokolwiek to rozdzielić. No i to chyba było na tym... Tutaj tego w dalszym ciągu nie otworzę. No i to by było tyle tutaj, tak? Czy coś tu jeszcze na tej ścianie ja mogę znaleźć, czy już niekoniecznie? O, czekajcie. Ale nie, to było to. Ja myślałem, że to jest ten regalik. A to się świeci odnośnie tego kontuaru. No dobrze, skoro tak, to... Czy poprosiłaś ojca o to pióro? Nie, mam ołówek. No dobrze, pooglądajmy w takim razie obrazy. To jest obraz Sianokosy? Nie wiem, jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Wychodzić jeszcze nie chcemy. O, tu coś mamy. O. Coś możemy z tym zrobić? Nie, nic z tym zrobić nie możemy. Możemy tylko popatrzeć.
Trudno. Zobaczmy tutaj. Papo, nie wiesz, czy gdzieś tu jest twoje pióro? Wydaje mi się, że jest. Papa jest takim bałaganiarzem. Nie ma pióra. Papa jest takim bałaganiarzem. Nie ma pióra. Nie ma pióra. O, jest pióro. To jest pióro. Pióro papy. Doskonale. No, dokładnie, dokładnie. Może mogę jakoś otworzyć? Czy niespecjalnie? Nie. Tutaj nic nie zrobimy więcej z tym. Ale nam to wystarczy. Zobaczmy, czy jeszcze możemy tutaj coś przeczytać. Co jest w tej szufladzie? Nie, chyba. Zajrzyjmy do następnej. Papa jest takim bałaganiarzem. Ale wszędzie widzę te same komentarze chyba. Nie ma papa tu już chyba takim nic bałaganiarzem innego. Automaty firmy Vorarlberg. Te maszyny są niesamowite. O? Tak. Wyprodukowano we Francji fabrykę automatów. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem automatu firmy Vorarlberg? Pamiętaj, że nasze produkty są objęte dożywotnią gwarancją. W przypadku jakichkolwiek wniosków o zmianę, naprawę lub zwrot pieniędzy, napisz do nas na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Kim jesteśmy? Zlokalizowana w Val-de-Lain, w Alpach francuskich, firma Vorarlberg Manufacturing znajduje się w czołówce producentów z sektora mechaniki precyzyjnej. Nasze najnowsze automaty cieszą się renomą w całej Europie, odzwierciedlają zarówno jakość naszej pracy, jak i szacunek, jaki okazujemy naszym klientom. Uważamy, że wszystkie nasze automaty muszą mieć w sobie to małe coś, które czyni je wyjątkowymi, prawdziwą cząstkę duszy. Wagen i my, mimo że firma Vorarlberg Manufacturing jest dumna z bliskich relacji ze wszystkimi klientami, z miastem Wagen i jego mieszkańcami, łączy nas szczególna więź. Dlaczego jesteśmy tak blisko? Podczas jednej ze swoich podróży nasz główny inżynier i wizjoner Hans Vorarlberg trafił do Wagen, które było wówczas zniszczone przez straszny pożar. Poruszony zaistniałą sytuacją, pan Vorarlberg postanowił zaangażować nasze fabryki do odbudowy i zmechanizowania miasta, by przywrócić jego wieczne piękno, a jednocześnie wprowadził je w nowoczesność dzięki najnowszym automatom z naszych warsztatów. Okej. Okay. To wszystko jest bardzo ciekawe, ale powinnam wrócić do pisania tego listu, inaczej mama będzie zła. No niewątpliwie. Dona dziecinko, jestem teraz zajęty. Aha. Myśmy chyba już to sprawdzali, tak, bo to była te szuflady. Czy tu coś jeszcze więcej możemy? Ten obraz to żeśmy oglądali, no porozmawiać się widzę nie da. Dona dziecinko, jestem teraz zajęty. A te obrazy u góry, coś możemy z tym zrobić, czy niekoniecznie? No chyba niekoniecznie. Przejdźmy sobie w takim razie tutaj. Zwiedźmy. Kurczę, czego ten obraz mi się przesuwa? Nie wiem. Może niech ona przejdzie odrobinę dalej? Czy to coś da? Nie, nic nie da, bo tutaj nie ma żadnej, widzę, interakcji. Czy tu coś możemy? Nie, tu możemy tylko wyjść, ale jeszcze wychodzić nie chcę. Chcę ten list napisać. Użyj pióro. Czyli na list już odpisaliśmy, tak? Przyjaźnie. Drogi Herr Gustawie,
Pragnę podziękować panu... Wynoście się stąd, zaczęli wagranie! Nie, 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 Dano, to niebezpieczne! Red, co to ma być? No, sprawdzamy cegłę. Dano, skarbie. Nie, nie, daj mi to, proszę. O mój Boże. Co jest na kartce? Nic takiego, Dano. Bezmyślny jad. Kiedy oni dadzą nam spokój? Leno, uspokój się. Hej, no i już. Spójrz na mnie. Nie przejmuj się tak tym. Bo oboje skończymy w Paryżu. Z Daną. Gdzie ten liścik był? Dana, daj mamie trochę odetchnąć. Nie no, dajcie liścik. Tutaj położony był? Liścik z groźbą, tak. Spieprzajcie stąd, zawszali wageranie. Okropność! Obszar Żelaznej Tajgi, kopalnia soli, zima 2004. Czyli wracamy z powrotem do tej kopalni. Kate! Rusz się! Musimy już wracać do pracy. Dość. Wracam z powrotem do roboty. Przesuń wózek bliżej i kop koło mnie, dobrze? Tak mi przykro, kochana. Mamy długą noc, by się wypłakać. Nowe notatki. Zerknijmy w takim razie. W tym krótkim liście potwierdzam tylko, że wróciłam dziś do kopalni, aby kupić wolność panny... A nie, wróciłem, bo to jest ten detektyw za pieniądze, które zebrała pan wraz z mężem. Niestety po raz kolejny spotkałem się z odmową. Wydaje się, że milicja woli dalej karać pannę Walker niż... Zastanięcie w obronie jukolskich koczowników niż otrzymać pieniądze za jej uwolnienie. Jak gdyby tego było mało, kolejna łapówka pozwoliła mi uzyskać wieści, których oboje najbardziej się obawialiśmy. Dowiedziawszy się o śmierci matki w ubiegłym roku, panna Walker najwyraźniej się załamała. Bardzo mocno przeżyła fakt, że nie wzięła udziału w pogrzebie. Nawet jej współwięźniarka nie jest w stanie wyciągnąć jej z głębokiej depresji. Obawiam się, że umrze z bólu, jeśli nie znajdziemy sposobu na szybkie wydostanie jej z niewoli. No dobrze, mieliśmy przyprowadzić ten wózek chyba, tak? Czy tu coś jest do zwiedzania? Jestem ciekawy. Nie ma chyba.
Z nią nie możemy porozmawiać, widzę. Oj, bo nas zaraz uderzy tym kilofem. To nie byłoby fajne chyba. Tutaj możemy jeszcze wejść. Nie, tu dalej już się nie da. No dobra, to wracamy w takim razie. Zobaczmy, co tam jest. Spójrz. Cały powgniatany. To odpowiednia metafora dla wszystkich tutaj. Cały powgniatany. To co odpowiednia to jest, metafora dla wszystkich tutaj. Kask chyba jakiś. Dobra. Zobaczmy, co jest dalej jeszcze. Kate, chodź! Potrzebuję pomocy! Do tego wózka nas tutaj ciągnie. Ale ja bym chciał dalej pójść tam, za ten wózek jeszcze... Aha, bo tu jest... O, tutaj coś widzę jest, patrzcie, czekajcie. No, nie tu, tam chcę iść. Ona nie chce tu przyjść. No dobra, to chyba bierzemy wózek, bo nic nam innego nie zostało. Tu jest jakieś przejście, ale tym przejściem też chyba niekoniecznie cokolwiek możemy zrobić. Tutaj trzeba było tą blokadę hamulca od... utknął. Nie utknął. Spójrz. Hamulce są włączone. Co za niespodzianka. No jak, inaczej byś się sam potoczył. Abyś mogła do nas dołączyć. Dobra. No wolno ten wózek idzie. Zauważyłam.
Hej, spójrz! Chodź, zobaczmy, co tam jest. To może być nasza przepustka do wolności. Sprawdźmy to. O Boże. Zbierz informacje na temat pociągu i wróć do Katiuszy. Katiusza jest tam, a pociąg jest tu. Skąd one się tu wzięły? To musi mieć związek z pociągiem. Czyli to samo jeszcze raz? Skąd one się tu wzięły? To musi mieć związek z pociągiem. Dobra, dołącz. Wow, głęboko. Nawet nie widać dna. Właśnie. A to oznacza, że tunel po drugiej stronie został odcięty. To musi być wyjście. Widzę światło na końcu. Jak mamy pokonać to? Musi być jakiś sposób. Chodź za mną, mam pomysł. Możesz przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać myszą, żeby sterować swoją postacią automatycznie podążana w kierunku, w którym wskażesz kursorem. Przytrzymuj lewy przycisk, aby postać podążała za kursorem. Dobra. Jeśli dobrze się rozpędzimy, możemy wykorzystać krawędź przepaści jako rampę, która pomoże nam przeskoczyć na drugą stronę, a potem wydostać się na powierzchnię. Pewnie, o ile to uruchomimy. O to się nie martw. Jak byłam z moim zespołem, zawsze naprawiałam naszego starego vana. Czekaj, nie tak szybko. Najpierw przyjrzę się tym ciałom i może ustalę, co się stało. Mundury z II wojny światowej. Należały do brązowego cienia. Faszystów, którzy wywołali wojnę, zanim zebrali i zmasakrowali miliony niewinnych ludzi. Zastrzeleni. W plecy. Pełny bak. Pewnie kierowali się do tunelu wyjścia. Jakby byli gotowi, by wyruszyć. Ich ułożenie wskazuje na pośpiech. Ciekawe, jak grupa faszystów z II wojny światowej znalazła się tutaj. No, i kto ich zabił, gdy stąd odjeżdżali? Jedno jest pewne. Musimy wypróbować ten motocykl. Co ty mówisz? Chcesz przeskoczyć rozpadlinę? Dokładnie. Ale przy ciałach nie ma kluczyków, sprawdziłam. Muszą być gdzieś w pociągu. Idź i poszukaj kluczyków, a ja zajmę się motocyklem. Dasz sobie radę?
Spokojnie, kochana. Jestem pewna, że to Cacko i ja szybko się zaprzyjaźnimy. No to szukamy kluczy. Idź i znajdź kluczyk do Aha, to było. Rozumiem. No to po kolei może. Tu jest ta kłódka chyba. Czekajcie, jakbyśmy czegoś użyli. Nie no, nie mamy kluczyka, nic tu nie zrobimy. W tym momencie... Wciąż wygląda na całkiem mocną. Dobra. No to możemy jeszcze coś zobaczyć. Więcej ciał. Wygląda na to, że ktoś ich zastrzelił podczas posiłku. No. Co u licha się tu zdarzyło? Skąd wzięły się te ciała tutaj, nie wspominając o całym pociągu? Nie, to jest inny dialog. Chociaż... Dobra, wchodzimy do pociągu. Jeśli utkniesz, możesz posłuchać o podpowiedzi za pomocą przycisku znak zapytania. Poczekaj, aż ktoś będzie pełny. I kliknij przycisk. OK. Dobra. Ta część była, jak pewnie zapewne pamiętacie, w prologu. Więc tutaj będziemy w miarę Kolejne wiedzieć, co z tym zrobić. Tu nie ma nic ciekawego. Ołówek. Chyba mi się to nie przyda. Poszukam gdzie indziej. Aha. To chyba on strzelał. No chyba. Tu jeszcze coś jest do wykonania, do zrobienia? Nie ma. List pożegnalny oficera. Przeczytajmy. Kimkolwiek jesteś, kiedy będziesz czytać ten list, po mnie pozostaną tylko nagie kości. Każdego dnia starałem się być wierny naszej ojczyźnie i sumiennie wykonywać obowiązki w imię naszego znakomitego wodza. Nie zmieniłbym tego na nic innego na świecie. Zgodnie z moimi rozkazami zrealizowaliśmy misję i zabezpieczyliśmy pociąg w uzgodnionym miejscu poza zasięgiem wroga. Niestety, z powodu osuwiska zostaliśmy odcięci od tunelu wylotowego. Musimy pozostać tu na zawsze, aby naczelne dowództwo mogło pewnego dnia przejąć pociąg i ukryte w nim sekrety. To szczęście w nieszczęściu ze wschodniego frontu nadciąga bowiem Armia Czerwona, która zapewne i tak by nas chwytała. W obecnych okolicznościach nasza tajemnica pozostanie bezpieczna. Żołnierze wykazali niepokojące zachowanie, aby uchronić ich przed zdradą i hańbą w chwili szaleństwa, byłem zmuszony ich rozstrzelać. Mam powody sądzić, że w desperacji planowali ucieczkę na motocyklu, a w razie schwytania przez wroga w zamian za wolność wyjawiliby mu miejsce postoju pociągu. Dla formalności ukryłem kluczyk do motocykla. Teraz pozostaje mi zrobić to, co nakazuje obowiązek wobec wodza i ojczyzny. Tak, by skarby pozostał ukryty do dnia, gdy naczelne dowództwo będzie w stanie go odzyskać. Z poważaniem major Christian Sutter, nie wiem jak to się czyta. Pewnie coś w tym stylu. Czyli ten oficer brązowego cienia zastrzelił swoich ludzi, a potem zabił się, by mieć pewność, że alianci nigdy nie znajdą pociągu. No dokładnie. Jego zawartość musi być bezcenna. Tak. Ostatni drink majora Sutera dla dodania mu otuchy? Dobra, wstecz.
tutaj coś. Strzelił sobie w głowę. Okropne. O masz. Tego chyba tam nie było. To chyba on strzelał. Magiczne biurko. Czyli ten symbol brązowego cienia. To samo, co było w naszej wersji demonstracyjnej. I tutaj musimy użyć właśnie tego elementu. O. Tak? Nie tak? Tak. Jest klucz. Dobra. Na jednym z kluczy nadal są ślady krwi. To musi być ten do motocykla. No musi. Ale mamy to najważniejsze. No i co tutaj? Czy coś więcej jeszcze możemy zrobić? Pewne rzeczy doszły nam do naszego ekwipunku, więc zerknijmy. Kostka to było. To było pozytywka. Była klucz od, kluczyk oficera. To jest właśnie to. Na jednym z kluczy nadal są ślady krwi. To musi być ten do motocykla. Tak. Zdecydowanie. No, spróbujmy jeszcze w takim razie. Mam je! Cholera. Co jest? Od dawna nikt go nie uruchamiał. Ale zostaw to mnie. Zobaczę, czy mi się uda. Okej. Jak tylko go odpalę, jesteśmy wolne. Mogę pomóc? Czas ucieka. Nie trzeba. Rozejrzyj się i... Może znajdziesz w pociągu coś, co nam pomoże, gdy się wydostaniemy. Dobrze, idę. Obejrzyj. Klucz do wagonu. Klucz do wagonu. Mhm. No dobra, idziemy do wagonu. Zatem... I otwieramy. Dziwnie to zrobili, za każdym razem ona się przewraca. O. Doprawdy na... To... Jakoś dziwnie to na... Nie wiem. Komicznie bym powiedział nawet, za każdym razem otwiera drzwi się przewraca. No, słyszę motor odpalony. Twoja karoca czeka! Hej! Co to... Oh, jasny gwint. Matko, to jest warte fortuny. Nie mogę w to uwierzyć.
Przyda nam się, jak będziemy w trasie, mała. O Boże. Co tam? To jest niesamowite. Musisz to zobaczyć. ...1937 rok, ale nie mogę odczytać podpisu. Kola? Koba? Czy coś w tym stylu? Co cię tak zafascynowało? Jak to nie widzisz? Przyjrzyj się! No, ładny obrazek. Podoba mi się kolor tych skał. To cię tak zachwyca? Nie, Kate. Tam! Spójrz! Tuż przed twoim nosem! Wybacz, musisz mówić konkretniej. Nic tu nie widzę. Zerknij tam, popatrz! Ta dziewczyna... Ona wygląda tak jak ty. Wybacz, nie widzę podobieństwa. No weź, musisz przyznać, że to niesamowite, co? Tak czy siak, lepiej to odłóż. Chodźmy stąd. Wyjdź z wagonu. Ale jak wyjdę z wagonu... Arcydzieło. Brązowy cień zapewne skradł je podczas II wojny światowej. Nic tu więcej zrobić nie możemy. Nie chcę myśleć, co stało się z właścicielami tych wszystkich skradzionych rzeczy. Coś tu jeszcze możemy. Tu coś jeszcze jest. Kolejny obraz skradziony. Spójrz jeszcze raz, Kate. Wygląda dokładnie tak jak ty. No tak. No, chyba to tyle. Przyznaj, że ona wygląda jak ty. To musi być znak. Nie ruszać się! No dobra. Złapałaś nas. Ale zajrzyj do tego wagonu. Pociąg jest pełen skarbów. Możemy uciec z tonami kosztowności. Spójrz tylko. Stój. Posłuchaj, Simona. Byłaś dla nas dobra. Możemy pomóc sobie nawzajem. Razem będziemy silne. Razem? Zapomniałaś, jak się zachowujesz? Jak dziś rano z przesyłką, he? Nie ma mowy, Amerykanka. Wolę zatrzymać skarb dla siebie. Mogę rzucić to zawszone więzienie. Nikt się nie dowie. Mogę nawet powiedzieć, że chciałeś cię uciec. I nie będzie to kłamstwo. Simona, nie! Nie gniewajcie się. Potrzebuję odmiany.
Myślę, że rozumiecie dlaczego. Nie! Będzie dobrze, Katiuszo. Nie. Nie dla mnie. Cicho, Katiuszo. Słuchaj. Ta dziewczyna na obrazie. Byłoby fajnie, gdybyśmy razem wyruszyły jej poszukać, prawda? Poszukamy jej. Zabieram cię stąd. Nie. Ty musisz iść. Musisz iść i poznać prawdę, zanim nadejdą strażnicy. Znajdź tę dziewczynę. Dobrze? Kate, kocham cię. Pamiętaj mnie, Kate. Teraz zamknę oczy. Dobrze, słuchajcie, ode mnie w tym odcinku byłoby tyle. Zapraszam Was już do kolejnego, trzeciego. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania albo unlajkowania, jeżeli się nie podobało, oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć!